O, to ta, co ułatwia grę, szmata jebana. Prześmiewczo mówię, no to jak ty grałeś z Gridshieldem i włócznią, to kurwa nie przeszedłeś gry, bo scheezowałeś, tak? Mówi typ, co gra pod face. Ja grałem kurwa pod wszystko, nawet pod jego starą, no. Chuj, no mnie strzeli. Czy można źle grać w Elden Ring lub Dark Souls? I tak i nie. To jest takie kurwa pytanie, wiesz? Można we wszystko kurwa źle grać, jak się gra nie wedle zasad. A technicznie gry komputerowe nie da się źle grać. Więc wszystko jest kłamstwem, kurwa. Wszystko jest... Pipi pupu. Wszystko jest. Dobra. Odpalam. ...odnośnie tego, jak powinno się grać. Dobrze słychać? Czy można to robić źle? Czy gracze, którzy idą na twiznę, są gorsi? I tak naprawdę, co powinniśmy czerpać z dzieł kultury, jakimi są gry? Czym w ogóle są gry? W dyskusji tej już wielu twórców zabrało swój głos. Albert Maciejczak, Zagrajnik, Kiszak, Tamae, a nawet Hiro. To wszystko skłoniło mnie do tego, żeby dorzucić swoje 3 grosze i zwrócić uwagę na pewne aspekty, które mogły podczas tej dyskusji jeszcze wyjść. Zwrócić uwagę na to, że niekoniecznie za niektórymi wypowiedziami może kryć się tutaj elitaryzm, ale też przy okazji stanąć w obronie osób, które tej przysłowionej rękawicy w starciu z Souls-like'ami po prostu nie chcą podnieść. Dlatego też dzisiaj pogadamy sobie o różnych sposobach i różnych aspektach przeżywania gier. Udowodnię wam, że czerpanie z nich zdecydowanie nie kończy się jedynie na wyzwaniu, choć rezygnując z niego wiele też możecie potencjalnie stracić. Albo i nawet nie musicie, bo to bardzo zależy od tego, jakim człowiekiem jesteście. To się powiedział cringe. Rozłóżmy sobie to na czynniki pierwsze i odpowiedzmy na pytanie, czy można w ogóle grać w Souls źle? Przede wszystkim cała dyskusja rozpoczęła się od postu Alberta Maciejczaka. Dobra, chwila, kurwa, moment. Czy można grać źle? To kurwa, ale o co ty pytasz? No nie. Jak chcesz grać w grę, to możesz grać w grę. Okej? Okay? Czy można źle pić alkohol? No nie, jak spożywasz, to kurwa... To odnosisz sukces, tak? Pijesz wódę? Czy pijesz whisky, nieważne co? Celem jest picie wody. Nic nie ma źle. Ale z drugiej strony, jeżeli... Masz zamiar, nie wiem, smakować coś, czy... No nie wiem, czy jesteś jakimś barmanem i coś innego masz na celu niż tylko samo ujebanie się. Tak? Alkoholem. No to można pić źle, tak? Także to jest jakby... Ja zawsze piję do pożygu. No właśnie o to chodzi. Ja też tak słyszałem, że to tylko tak się da, a nie, widzisz? Jednak, czekaj. Taka z kanału Piotr Maciejczak odnośnie rujnowania sobie doświadczenia z gierki poprzez stosowanie różnego rodzaju ułatwień. I do tego aspektu jeszcze sobie wrócimy, ale najpierw nakreślę wam ramy czasowe, bo ten post spowodował lawinę komentarzy zarówno użytkowników, jak i twórców. Między innymi wtedy też powstał film Zagrajnika na ten temat, który został skomentowany przez Kiszaka i wtedy też padły takie oto słowa. A walki z bossami? Oczywiście uważam, że są świetne i zawsze stanowią piękne ukoronowanie kolejnych etapów, ale zdarza mi się... I że... ja to kurwa widziałem. Ja to widziałem, ten fragment. Troszeczkę tego tam... Kiszak coś gadał, ale ja go kurwa nie słuchałem. Ale... Ale no, ten Zagrajnik grał i gadał, jakie świetne walki z bossami. I ja nie powiem... Ja nikomu nie zabraniam grać jak chcę, ale trochę mnie kurwa po prostu umarło mi coś tu. Jak on przyzwał dwóch typa, czy tam kurwa, czy Spirit Asha jest klip. I te Spirit Asha biją bossa gdzieś tam 50 metrów dalej, a on stoi i spamuje weapon art, kurwa, dzidą. To jakby to nie grasz już. To ty nie chcesz grać. To graj w RPGa turowego, jak nie chcesz jakby manualnie... jakby engage'ować się, nie? W grę. Nie wiem, tak mi to kurwa trochę... Ja nie mam nic do typa, tak? Niech on gra sobie jak chce, ale no, zabolało mnie to, jak to widziałem. Macie jak smutną konieczność. Zwłaszcza, gdy podchodzę do... Graj w grę o piciu bossów? Powiedz, że picie bossów to jest smutna konieczność. Okej, dobra, pierdolisz, Kiszak. To nie jest gra o biciu bossów. Bossy to jest duży element Soulsów, ale to nie jest, kurwa, gra o biciu bossów. Jakby to była gra o biciu bossów, to by to było, kurwa, update do Sekiro z Boss Rushem, kurwa. A nie ta jebana wielka mapa, której nienawidzę, nie chcę, kurwa, tego otwartego świata, bo moim zdaniem jest niepotrzebny, ale to nie jest gra o biciu bossów. Bossy są ważne, kombat z bossami jest zajebisty, jest dużą częścią tego wszystkiego, ale gra nie tylko wokół bossów się obija. I ja rozumiem na przykład, że bardzo dużo ludzi
może sobie słabiej radzić z bossami i oni więcej przyjemności czerpią na przykład z tego. Nie? Cutscenka jest kurwa Milena, waifu i robi jakieś chuj wie co, z czytania przedmiotów, z odkrywania fabuły, bo fabuły odkrywasz tutaj jak kurwa archeolog, tak? Czytasz kurwa opisy przedmiotów i tam pędzelkiem czyścisz śmierdziuchy czy jakieś kupy stare, żeby dowiedzieć się, że Artorias był leworęczny. Nie, albo coś. Takie gówniaki. Więc mi się trochę wokół bossów, wiesz. I ja to rozumiem, bo na przykład ja jak, nie wiem, no 10 kurwa raz przechodzę któregoś Soulsa, to niektóre bossy rzeczywiście nie chce mi się i to jest czasami przykre. To nie, jakby to za mocno powiedziane, że to jakby przykry obowiązek, nie? Ale jakby to tak to odczuwają niektórzy. Że trochę to jest takie, a chciałbym jeszcze pozwiedzać, znaleźć coś, bo jakby taki kurwa, inna sprawa właśnie, że w tym świecie Soulsowym masz bardzo dużo zawsze, w każdych Soulsach jest tak, że jest dużo pierdół do znalezienia i większość z nich to gówno, to materiały do upgrade'ów i tak dalej, ale o, nowa broń, o, nowa tarcza, nowe ciuszki, a ja to w ogóle jak szmatki, nowe panie kochany, to ja jak wiesz, jak żona w Zarze, nie? Więc nie tylko bossy. A inna sprawa właśnie, tak jak piszesz, nie wiadomo, że VR chodzi o PvP, bąka. No, ty się śmiejesz, ale ja na przykład uwielbiam PvP. Ja w Soulsach, w trójce, w którymś momencie ja przepierdalałem się przez grę tylko po to, żeby zdobyć rzeczy, które mi są potrzebne, tak? Bo ja chcę inwazję napierdalać, bo mnie to jara. To mi się podoba najbardziej w tej grze. I tak samo tutaj. Jakby moim zdaniem jednym z ważniejszych elementów jest multiplayer w tej grze. Ja na przykład zachęcam do grania solo i do pokonywania bossów solo, ale ja sobie zdaję sprawę, że gdyby te chujki śmierdziuchy nie przyzywały samonów, to ja nie miałbym kogo napierdalać. Rozumiesz? Więc ja też jakby... Ta gra ma więcej kurwa warstw niż tylko to, co nam się wydaje, że widzimy. Jakby multiplayer też jest ważny. I jak pozbędziesz się pewnych rzeczy, to umiera część gry. A multiplayer z kolei wchodzi w wymianę informacji, w te wiadomości na glebie, w internety. Jakby community wtedy, cały lore też polega na multiplayerze w jakiś tam meta sposób, bo kurwa wszyscy oglądają Watiego, wszyscy czytają wiki i jak wyszło DLC, to jak ja skończyłem DLC, to pierwsze co zrobiłem, to wszedłem na czat i na czaty różnych innych streamerów, których znam i po prostu siedziałem i patrzyłem, co oni odkryli, bla bla bla, a co ja wiem, nie? Czy można już spoilować, czy jeszcze nie, także... Bez kitu katasi to sim sumoniarzy, bez... No tak, no. Ja bym nie miał gry. Ja w trójkę przepierdzieliłem 3000 godzin, to PvE to może 500 z tego. Ja bym nie miał w co grać, gdyby nie sumoniarzy. Także jak najbardziej. Zagrajnik, serio. No serio. Totalnie stary, tego nie rozumiem. Totalnie stary, tego nie rozumiem. Ale czy aby na pewno gry od From Software to tylko lub głównie gry o biciu bossów? Na pewno jest to bardzo dużym ich elementem, ale także nie jest to typowa gra typu Boss Rush. Chociaż to też zależy od sposobu naszej konsumpcji, bo bywają one różne i do takowego Boss Rusha mogą również ją sprowadzić. A co do trywializowania, bardzo ważnego dla siebie elementu gry, to rozumiem w pełni w tym momencie postawę czy odczucia Kiszaka, jako że zdarzyło mi się odczuwać dokładnie to samo podczas oglądania właśnie o dziwo streamów Kiszaka z gier od From Software, chociażby w momentach takich jak ten. Jest! Jest NPC. Dobra, fabułka, skip. Okej. I według mnie jest to również pewnego rodzaju forma ograniczania swojego doświadczenia z przeżywania gry. Bo to właśnie w takich chwilach jak ta widziałem, jak duży element tych dzieł był trywializowany oraz jak dużo piękna oraz możliwości czerpania z nich Kiszakowi po prostu przechodzi koło nosa. Owszem, można by powiedzieć, że jest to tylko fabułka i jest to zdecydowanie mniejszy element w tej grze niż walka. Tak, tylko że widzisz, ja mam wrażenie, tutaj mówię, o, bo sobie zabieram. No ta, ale jakby ja troszeczkę... Kurwa, ja ufam, że Kiszak jest na tyle kurwa bystry, że on to robi celowo, bo on nie będzie raz w tę grę grał, tak? To raz. Dwa, może on czerpie bardziej kurwa na przykład z oglądania filmów. On woli posłuchać profesora od archeologii, nie? Na ten temat, niż samemu. Może on, wiesz, w jakiś... Bo to też tak niepowiedziane, bo może Kiszak, jeżeli wie, że będzie grał, będzie przechodził DLC 4 razy, czy coś, nie?
I on myśli sobie, dobra, za pierwszym razem napierdalam, eksploruję i walę bossy, bo to jest moje zadanie. Nie czytam przedmiotów, bla, 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 bo nie chcę rozwadniać, nie? Ja chcę jak najszybciej znać mechaniki bossów, bo to jest moja ulubiona część gry. No i można tak grać. I to jest właśnie z drugiej strony, wiesz, jakby ten typ robi to samo, co Kiszak mówi, kurwa, na temat innych ludzi, nie? W tym momencie. Walka z bossami, ale w momencie, kiedy człowiek samemu zaczyna badać te produkcje, niczym detektyw łączyć skrawki informacji. W momencie, w którym samemu zaczyna analizować i rozmyślać o tym świecie, dostrzegać najmniejsze detale umieszczone przez twórców celowo oraz dostrzegać powiązania między postaciami czy zdarzeniami, to nagle Soulsy... Ja robię wszystko naraz, nie? Na pierwszym niż do tej pory. Jest to niczym doświadczenie zupełnie innego świata pod kątem przeżywania danej gry. Szczególnie, jeśli do tej pory nie wiemy jeszcze zupełnie nic z zewnętrznych źródeł i nikt nam jeszcze nie powiedział, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Nagle dzieło to zmienia się w grę detektywistyczną i to takich wysokich lotów. Ja bardziej twierdzę, że względem grania archeologia, nie, jakikolwiek ułatwiacze, więc jeżeli zapytalibyście mnie, to jak najbardziej uważam, że warto zachęcać do takiego podejścia. Podejścia, które polega na nietrywializowaniu tych piękna tych gier czy ich poszczególnych elementów z każdej możliwej strony, żeby móc czerpać z nich w pełni i docenić to, jak super jest zarówno ginąć 100 razy na jakimś konkretnym bossie, czy zaglądać pod każdy kamień w poszukiwaniu wiedzy lorowej. Niemniej jednak wszyscy jesteśmy różni. Wszyscy inaczej na to patrzymy i zupełnie inne rzeczy będziemy doceniać w grach, czy ogólnie w życiu. Mnie ostatnio widzowie wkopali w granie gołą postacią z Pałą na streamach podczas pierwszego przejścia Elden Ringa i spodziewałem się, że przy pierwszej lepszej okazji założą coś na siebie, ale spodobało mi się to na tyle, że uznałem, że chcę mniej więcej w taki sposób przejść całą grę. Jest to wręcz genialne doświadczenie i dzięki temu też nie odczuwam problemów z balansem, które siłą rzeczy w Eldenie są jego najgorszą zmorą. Przy okazji wciąż rozwijam swoją postać, żeby zachować ten element kształtowania swojego buildu i rośnięcia w siłę, ale bardziej w stronę użytkowania niż w stronę czystej mocy, żeby obejść się bez jakiegoś one-shotowania czy stagerowania bossów, po którym czułbym się brudny i wyprany z doświadczenia. Jest to chyba dla mnie idealny sposób... No ale to widzisz, i w tym momencie koleś też mówi, nie? Ej, rozwijam postać, tak? Leveluję, nie robię, kurwa, SL1-a, RL1-a. Tylko gram, ale... ten, dodaję sobie, wiesz, staty, leveluję, żeby balans jakiś był, ale gram w taki sposób, żeby nie trywializować bossów, nie? Bo po co? Bo zabieram sobie doświadczenie, no i ma trochę, wiesz. ...sposób na przechodzenie tej gry. Niemniej jednak, ja tutaj jestem specyficzny, bo umierając czuję, że żyję i niesamowicie mnie satysfakcjonuje powtarzanie jednego i tego samego w kółko, stale się ulepszając i stale wyciągając wnioski z tego, co mógłbym zrobić lepiej następnym razem. Jest to trochę pozostałość po czasach, kiedy jeszcze miałem aspirację być e-sportowym graczem w LoLu, gdzie oglądając innych bossów, każdy z nich jak mantrę powtarzał, że grasz nie po to, żeby wygrać, tylko po to, żeby być lepszy. Jest to mental, który naprawdę daleko was może zaprowadzić w życiu i mental, który często Soulsy pomagają rozwijać, o czym wielu ludzi bardzo często pisało, opowiadając o swoim doświadczeniu z nimi. Zresztą, nawet na omawianym materiale Kiszak przedstawił bardzo podobną swoją historię. Dlatego ja osobiście uważam, że warto to poznać i to bardzo, ale pozostaje pytanie, czy poszczególne elementy doceni każdy w ten sam sposób i czy jego doświadczenie będzie podobne do naszego. Ja jestem osobą sentymentalną, ja daję się porwać sztuce, ja często płaczę na filmach, często śmieję się z filmów. O chuj, no to nie, to nie. Gry również budzą we mnie ogromne emocje, a jedną z takich pięknych emocji jest na przykład szczęście po pokonaniu bossa, po wielu łzach i po hektolitrach potu. Jest to dla mnie coś wyjątkowego i chciałbym się dzielić takim uczuciem. I wiecie co? Nie jestem... Wiesz, możesz pisać, jak ktoś się wypowiada, bo ja, kurwa, ja nie znam community, nie? Ja w angielskim siedziałem i dupa zbita, nie znam. Ale no mówi prawdę, ja też tak mam. Zwłaszcza, że mówię, no jak posiedzisz nad bossem godzinę, dwie, trzy, cztery, osiem, dwanaście, to jest zajebiście, bo jakby zaczynasz doceniać, naprawdę, wiesz, jakby i te jest... To jest coś, czego ludzie często nie rozumieją i ja bardzo, mi się wydaje, że ja kilku osobom, jak to pokazałem, to dopiero zrozumiały, że często chodzi o to właśnie, żeby się pomęczyć i dochodzisz do tego, to jest jak taki, to jest jak, nie wiem, w sumie, bo nigdy w ten sposób tego nie robiłem. Chciałem powiedzieć, że seks oparty na bólu, nie? Że jakby chodzi o kontrast, że coś jest przyjemniejsze, jeżeli przez jakiś czas odczuwasz nieprzyjemność. I nieprzyjemność jest celowa. I mnie też wkurwia na przykład, jak ludzie mówią, nie, gry są po to, żeby było przyjemnie, żeby była zabawa. Nie, kurwa. Słuchaj, filmy są po to, żeby wywoływać różne emocje, muzyka jest po to, żeby wywoływać różne emocje i gry tak samo, nie, działają. Jakby to jest, dlatego to jest dzieło sztuki, bo kurwa ma na celu
jakby wykonuje konkretne zabiegi i ma na celu wywołać konkretne emocje i konkretne zachowania. Ja natomiast uważam, że w dużej mierze doświadczenie i to, co z niego wyciągamy, będzie mocno się różnić w zależności od osoby i dlatego też Kiszak, wcielając się w rolę soulsowego detektywa, możliwe, żeby nawet nie poczuł tego samego co ja, a zagrajnik bądź jakiś random z czatu niekoniecznie by poczuł to samo, co chociażby taki Tamae robiąc no-hita czy grając bez ułatwień. Musimy więc pamiętać o tym, że piękno znajduje się wokół patrzącego i nie każdy doceni dobrą bitkę czy mękę z bossem, a głębie największych doświadczeń może ktoś osiągnąć na przykład z poczuciem. A ja bym się kłócił. Ja bym się kurwa kłócił. Mi się wydaje, nie wiem, może dlatego, że ja się nie uważam za jakiegoś kurwa wybitnego gracza, ale mi się wydaje, że dosłownie każdy, jeżeli się namęczy, to w którymś momencie mu to wyjdzie i dosłownie każdy odczuje tę kurwa satysfakcję. I każdemu się spodoba ten moment, gdzie jego mózg kurwa zatrybi i on zobaczy kod Matrixa po prostu spadający. I będzie widział każdy lecący kurwa w jego stronę hit i będzie omijał. I jak kurwa 3-4 pod rząd ominie, spaniszuje, normalnie przeskoczy mu coś w głowie i zadziała. Poczucia siły, jaki mu zapewni ultra wykokszony build, który strywializuje tego bossa do takiego stopnia, że będzie można nim wycierać podłogę. Głębokie walki, samodoskonalenia, uczenia się mu w setu, wchodzenia w tempo, frustracji, euforii, potężnej adrenaliny czy uczucia katarzis w taki sposób raczej nie uświadczy, ale może uświadczy coś innego. Coś, co dla tej osoby może być piękne i dużo ważniejsze niż to, gdzie my dostrzegamy wartość i z czego my czerpiemy satysfakcję. Mam znajomą, która często w bardzo specyficzny sposób konsumuje gry i ich doświadcza, odczuwając najwięcej wrażeń z obserwowania przyrody i ze zwykłego faktu podróży w grze. Może to być dla wielu z was abstrakcyjna teza, ale to... A to pojebane już. To wyjdź na dwór. Właśnie takie gry jak Red Dead Redemption czy Subnautica będą dla niej najlepsze, bo to właśnie tamte elementy są niesamowicie mocno rozwinięte i to nie strzelanie, ani wyzwanie będzie główną osią zabawy dla niej, a swobodne szlajanie się po świecie i obserwowanie wirtualnych bobrów. I bynajmniej nie jest to gorsze doświadczenie. Też lubię na wirtualne bobry popatrzeć. Pełnym zanurzeniem się w ten świat i ogromną gamą bodźców czy zajawki, które temu towarzyszą. I ktoś owszem, mógłby powiedzieć, że czemu w takim razie gra w gry, skoro można oglądać bobry w realnym świecie, ale po pierwsze, te wirtualne są dużo bardziej dostępne, bo nie każdy ma możliwości, czy to finansowe, czasowe lub nawet zdrowotne, a po drugie czasami bywają nawet dużo ciekawsze, bo prezentują sobą jakieś różne mutacje, w którą stronę skręcił ten film, nawet wizję innego, obcego ekosystemu, który wygląda zupełnie inaczej niż nasz. I owszem, choć możemy się spotkać z tym w innych dziełach kultury, takich jak filmy, książki, obrazy, które również mogą to nakreślać, tak w grach można to poczuć. Można z tym obcować i wejść w interakcję. Dlatego też jest to medium, które moim zdaniem prezentuje sobą szersze spektrum doświadczenia. Wracając jednak do wyzwania, to ogólnie kiedyś byłem ogromnym przeciwnikiem grania w gry na kodach, jako że według mnie całkowicie to rujnowało czyjeś doświadczenie i wrażenia z tak pięknych historii oraz medium, jakim są gry, ale dzisiaj mam wrażenie, że może osoby grające w tak... Ale jeżeli kody są w grze, to tak jakby to jest opcja, nie? Możesz grać bez, ale one mogą być do zabawy, nie? Bo równie dobrze deweloper mógłby je wyłączyć. To nie jest kurwa przecież problem. Obstawiam, że to jest jeden parametr do wyłączenia. Ale to jest to samo w Soulsach, nie? Jakby tu nie masz kodów, ale masz kurwa samony. Jakby no poziom trudności sobie ustawiasz sam. Jakby to jest też, nie wiem, dla mnie przynajmniej ciekawy zabieg, że we wszystkich Soulsach nie masz w menu poziomu trudności, tylko ustawiasz go sobie sam. Ja na przykład ustawiam go sobie sam, bo chcę grać kurwa w multiplayer, chcę robić inwazję, więc nie mogę levelować za wysoko, tak? I chcę sobie ustawić, czy ja chcę 60, czy 80, czy 90 level, czy 120, czy chuj tam, nie? I sobie ten poziom trudności ustawiasz, tak? Więc to jakby to są taki kody. Postrzegają w tym jakieś piękno, którego ja nie. Warcraft jest łatwiejszy, jak masz kurwa golda nieskończoność, nie? Inne rzeczy niż mnie i aspekt wyzwania czy trudności jest dla nich całkowicie nieważny, bądź nawet zaburza ich doświadczenie. To zresztą jest piękne w ludziach, że tak się potrafimy różnić i nie każdy będzie w tym medium szukał trudności oraz... Tak, ale... Ale ze skrajności w skrajność są ludzie, którzy jakby ten styl... To coś będą forsować dalej, ile się da. Stąd się kurwa biorą cheaterzy w grach, tak?
bo tu nie chodzi, na przykład w Soulsach nie masz, znaczy są turnieje, chuj tam, nie? Ale to nie mówię o tym. Są ludzie, którzy cheatują, tak, w grach, po prostu w Soulsach. Przechodzą na cheatach, dosłownie. Modyfikują save'y. I tylko i wyłącznie po to, żeby nie wiem, no dla przyjemności, żeby rozjebać wszystko, albo żeby wkurwić kogoś w multiplayerze. I ta grupa ludzi jest autentycznie często już trochę. Bo miałem nieprzyjemność jakby mieć styczność z jednym typem, który dosłownie żyje z robienia filmów na YouTubie, kurwa, o hakowaniu, kurwa, streamerów czy innych gówien i o tym, że ha, 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 się zezłościł, streamer med! Także, no, wiesz. Spokonowania swoich słabości. Niezależnie od tego, jak świetny ten aspekt by dla nas hardkorowców nie był, tak inni mogą szukać w tym wszystkim zupełnie innych doznań. Sam Zagrajnik na tym materiale zresztą wspomina o tym, co dla niego jest. A i jak ktoś szuka, kurwa, innych doznań, tak? Nie wiem, wydaje mi się, że też trochę jakby... Jeżeli grasz w Soulsy, to grasz w Soulsy, grasz w całość. Jeżeli szukasz innych doznań, jeżeli połowa gry ci nie pasuje, to może gra, kurwa, nie jest dla ciebie. Jakby nie bójmy... Ja chcę zachęcić jak najwięcej ludzi, żeby spróbowali, bo jakby jest szansa, że się przerobią na, wiesz, na kogoś, kto naprawdę odczuwa z tego przyjemność. Ale na przykład, tak jak ja lubię logikę i Factorio, tak mam wrażenie, że jestem za głupi na dalsze jakby procesy, mam za mało cierpliwości, nie wiem, czy przez ADHD, czy co. No i to nie jest gra dla mnie, ja nie gram w nią. I nie robię z tego powodu gówno burzy na internecie. Jest najważniejsze w tej grze i uważam, że w żadnym stopniu nie są to rzeczy mniej ważne niż chociażby taka walka z bossami czy składanie układanki lorowej w całość. Ale jednak tym, co niezmiennie robi na mnie największe wrażenie, są wykreowane w Soulsach światy. To, jaką opowiadają historię, jak magnetyzująco, enigmatyczny i ponury sposób to robią, to jak zachwycają wizją artystyczną. I to właśnie przemierzanie tych przepięknych, przedziwnych światów i eksplorowanie doskonale zaprojektowanych i najeżonych pułapkami lokacji od zawsze uwielbiam w Soulsach najbardziej. I tutaj także rozumiem to podejście, bo według mnie gra nawet nie musi błyszczeć i nas kupować na przestrzeni gameplayowej, żeby była świetna. No za przykład... Chuj! Nie. 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 Gra nie musi błyszczeć, to się zgodzę, bo jakby ja wizualnie to jest aspekt, który jest fajny, który może pomóc, może popsuć. Ale w sumie mam to w dupie, naprawdę. Nie obchodzi mnie jakby wizualna strona aż tak. Ja nie kupuję gry, bo jest ładna, albo dobrze, wiesz, albo graficznie wydajna, ale nie zarzucam gry dlatego, że nie jest ładna albo graficznie wydajna. Jakby to nie jest coś, co decyduje o tym, czy gra jest dobra, czy nie. I mówi, że na przykład gameplayu nie musi być. No ja z tym się będę kłócił do końca życia. Jeżeli coś jest grą, to chodzi o granie, tak? O gameplay. Kurwa, jak coś jest game, to musi być gameplay. W to akurat nie wierzę. Musi być lub... Nie, musi być jakiś system porażki. Nawet w głupim, kurwa, Stardew Valley jakby nie ma dosłownie przegranej game overa, z tego co mi się wydaje, ale możesz odnieść porażkę. Możesz nie zdążyć zrobić, kurwa, czegoś na czas. Możesz umrzeć w tej kopalni. Ja tam dosłownie 5 minut to grałem, nie? Moja żona bardziej. Ale możesz na przykład... Może ci się nie udać hajtnąć z tą osobą, z tym NPC-em, który sobie wybrałeś, nie, że chcesz. Jest jakiś warunek porażki. Ja chcę ładnie, to obejrzę sobie... No dokładnie! Jak ja chcę wizualki, to ja pójdę film obejrzeć albo animację. Nie? Które kocham całym sercem i dopiero dzisiaj czuję, że mogę je w pełni docenić po latach. Gdy grałem w to jako dziecko, to produkcja ta była dla mnie zdecydowanie bardzo trudna, ale i również przez to bardzo satysfakcjonująca. Jednak gdy tylko wróciłem do niej po latach, to doznałem niejako zawodu, bo okazało się, że gra ma ogromny problem z balansem trudności i w zależności od naszej wiedzy czy umiejętności może być albo zdecydowanie za trudna, albo zdecydowanie za łatwa. Niemniej jednak... Nie da się balansować gry za specjalnie wobec wiedzy. Z założenia balansujesz grę tak, że jakby no coś jest... Kurwa, żebym ja słowa znał. Jak chcesz zbalansować grę, to z czasem będzie łatwiejsza, bo zyskujesz, kurwa, wiedzę. Więc jeżeli koleś mówi teraz, że
coś jest albo za trudne, albo za łatwe, zależnie od wiedzy, no to tak powinno być z założenia. Jak ja dam żonie, kurwa, StarCrafta, to ona się pogubi, tak? I będzie struggle. Na najłatwiejszym poziomie. Bo tu już nawet nie chodzi o mechanikę, tylko ja wiem, jakie budynki robią, co, gdzie, co idzie, w jakiej kolejności powinno się to robić. A ona nie. Więc wiedza ma znaczenie, tylko że nie możesz z założenia jakby spodziewać się, czy gracze wiedzą, czy nie. Więc jakby pewien element... Nie wiem, no mi się wydaje, że pewien element zawsze musi, wiesz, w tę stronę trochę iść. Kurwa. Zaraz tubę dostanę. Czemu ja po Slicera nie poszedłem? Ktoś mi wyjaśni? Czemu ja się zmuszam, żeby to w ten sposób robić? Będzie boleć. Sama w sobie jest niesamowitym dziełem artystycznym, które po prostu się wchłonie całą duszą ze względu na mnóstwo elementów, takich jak bardzo oryginalna muzyka tworzona pod jedną spójną wizję artystyczną, której nie widziałem do tej pory nigdzie indziej. Soundtracki były potrafią być przeróżne klimatach i nastrojach, a jednak czuć się wszystkim. W każdym najmniejszym utworze wspólny, unikatowy pierwiastek, który pięknie jest wpisany w całą tą produkcję. Bardzo nietypowy i ciekawy design przeciwników oraz stylistyka samej gry, takich trochę farpolejnych, która sprawia, że świetnie się ją ogląda na nawet dzisiaj. Już nie mówiąc o ciekawym systemie walki, który w pewnym stopniu, podobnie jak Soulsy, jest nastawiony pod rytmikę i tempo. Dlatego też choć na tej przestrzeni gameplayowej nie odczuwam już takich samych wrażeń jak kiedyś i trochę się na niej zawiodłem, bo dla mnie jest za łatwo, to czuję, że gra ta jeszcze bardziej mi się podoba niż za dzieciaka i jeszcze bardziej mogę ją docenić niż wtedy, kiedy podobała mi się właśnie ta warstwa rozgrywki. Bo dzisiaj cieszą mnie w tej grze inne rzeczy niż aspekt samej rozgrywki. I jeśli miałbym użyć analogii, to powiedziałbym, że to trochę jak plac zabaw, gdzie każdy znajdzie swoje ulubione miejsce i ulubioną czynność. Dla jednego będzie to huśtawka, dla drugiego zjeżdżalnia, a trzeci... No tak, tylko że teraz widzisz... Teraz jakby on mówi o tym, że w jednej grze jest coś dla każdego. A to często jest, kurwa, to często szkodzi. Dlatego WoW poszedł w pizdu, bo zaczęli robić tak, żeby jak największej liczbie ludzi się podobało, że jest coś dla każdego. Czasami trzeba się skupić. Tak? Niektóre gry są dobre, bo robią konkretną jedną rzecz, kurwa. Nie bawią się we wszystko. Dlatego był hejt na open worldy kiedyś. Bo zawsze, kurwa, był otwarty świat i zawsze każda gra miała jebany zbieractwo, jebany crafting, kurwa, i nawet jebany Elden Ring ma teraz crafting, no. Nie, to, że nie lubię, dobrze, przydaje mi się, nie? Ale rozumiesz, o co mi chodzi, nie? Próbuję wszystkiego, a czwarty nie będzie tam lubił właściwie niczego, ale przejdzie dla kolegów. I ja zawsze polecam ludziom spróbować się otworzyć na przeróżne formy konsumowania oraz spróbować wszystkiego, żeby docenić każdy aspekt oraz każdy element dzieła. Przejście gry bez ułatwiaczy jest piękne, próba zrozumienia loru na własną rękę również, warstwa artystyczna zawarta w pancerzach czy architekturze świata oraz spójność tych elementów podobnie może wywołać niesamowite wrażenia oraz rozbudzać zajawkę u niejednego gracza. No i tak samo jak zresztą całe mnóstwo innych aspektów, ale też uważam, że nie każdy musi czuć oraz czerpać pełnię z każdego tego elementu. Niemniej jednak polecam szukać piękna w tym wszystkim i nie odbierać tego, co mówi Piotrek czy Kiszak, jako próbę narzucenia czy umniejszenia waszego doświadczenia, a raczej jako drogowskaz czy radę, gdzie jeszcze to piękno może tkwić, bo jest tutaj naprawdę dużo do odkrycia i dużo do przeżycia. Nawet jeśli nie widzicie tej wartości w wyzwaniu, to hej, może jak się przekonacie i spróbujecie, to może jednak to znajdziecie. Może odmieni was to nie tylko jako graczy, ale również jako ludzi. A może i nie, kto wie. I jest w tym wszystkim faktyczna, szczera chęć zarażenia oraz zafascynowania innych ludzi tym gatunkiem. Nie jest to ani elitaryzm, ani próba wywyższenia się, ani jakiś gatekeeping, bo po pierwsze, super jest mieć wspólną zajawkę i móc dyskutować na te tematy z innymi ludźmi. Dzielić się zarówno nią, jak i naszym wspólnym doświadczeniem. Chyba, że Ziutek przeszedł z summonami. To wtedy, kurwa, nie podzielisz się doświadczeniem. Tylko lorem możesz się wymienić, a i tak pewnie za leniwy był, żeby czytać, kurwa, to wszystko. To naturalne i ludzkie, niczym polecenie komuś naszego ulubionego serialu i satysfakcja, gdy tej osobie również on siądzie. Już nie mówiąc o szerzeniu kultury, która siłą rzeczy bardzo często rozwija nas jako ludzi i przekłada się na zdrowsze oraz bardziej wrażliwe na sztukę społeczeństwo, w którym po prostu lepiej się żyje. No i na końcu przede wszystkim jest jeszcze aspekt materialny, bo zarażanie tą pasją jak największej grupy osób jest nam twórcom zwyczajnie po prostu na rękę, bo wtedy też oglądacie nasze materiały i dajecie nam zarobić. I w takiej oto sytuacji dosłownie każdy zyskuje. Nie ma tu przegranych, więc ciężko mówić o jakimkolwiek strachu przed popularyzacją gatunku i zatrzymywaniu go tylko dla siebie. A dla No i znowu. I to nawet Kiszak o tym mówił. I tu się z nim, kurwa, zgadzam. Jest trochę dygawa. Ja uważam, że tak się nie stanie, ale może ja jestem naiwny.
Mi się wydaje, że FromSoft jest trochę ponad hajsem, że oni mają trochę wizji i chcą pewne rzeczy zrobić, ale chuj wie jak to jest w biznesie czasami. Ale mi się wydaje, właśnie jest zawsze taka dygawa, że jak coś się zrobi za popularne, to się rozwodni. To będzie presja, bo można zarobić o wiele więcej hajsu. To jest presja, żeby zrobić coś, co spierdoli loop, co spierdoli gameplay. Tak? Zawsze jest ta dygawa, że a jeżeli ułatwią Soulsy i się przekonają, że i tak się sprzedało, bo już mają base i sprzedało się lepiej, to czemu mają nie ułatwiać dalej, nie? Jakby to zawsze jest gdzieś. Ale co zrobisz w Soulsach? Przycisk minus 50% med... No... Słuchaj, no... Jakby... Soulsy można ułatwić. Można... Mogą zeskalować, żeby bossy były wolniejsze, żeby miały mniej HP. Można dodawać więcej trybów, kurwa. W trójce, na przykład moim zdaniem trójka była pod pewnymi względami trudniejsza. Bo w trójce, żeby przyzwać ziutka, jak chciałeś być summonerem, to potrzebujesz ember. Jak nie grasz multiplayera, nie pomagasz albo nie inwajdujesz, to te embery ci się kurwa skończą. Bo je dostajesz ze zwłok albo jak zabijesz bossa. Zjeby i tak chodzą 20 wigor i będą gin... A to wiesz, to inna sprawa jakby. Każdy gra jak chce, nie? Ja bez wigoru z domu nie wychodzę. Ale no... No tak. W sumie prawda. $5 za klepsydrę, co zwalnia teraz 30. Nie, to EA Sports, kurwa. To EA tak robi. Osób oburzających się Ubisoft. O to, że ktoś ich nazwie słabym graczem, bo gracie na przysłowionym Easy Mode, to dobra rada dla was. Nie ma się o co złościć. W byciu słabym graczem nie ma zupełnie nic złego. I choć ja się za takowego nie uważam, to nawet jeśli ktoś miałby mi to wypominać, to wychodzę z założenia, że... Ja jestem leszczem w porównaniu do innych, inni są leszczami problem. W porównaniu do mnie. Co z tego, że idziecie na łatwiznę, skoro dalej możecie być świetni. To nie jest kurwa sport. Jak nie walczysz o pierwsze miejsce, to chujcie do boju. A skoro zahaczamy już o tematy tego rodzaju, to przy okazji tej afery wyniknęła również dyskusja odnośnie tego, czy dodatek do Elden Ringa nie jest za trudny, co zaowocowało dosyć sporą ilość dyskusji na temat ogólnie trudności gier. Kurwa jebana. Dodatek do Elden Ringa za trudny. Tak się wam, kurwa, wszystkim wydawało. Do momentu, jak, kurwa, zaczęli robić broken buildy, zaczęli... Kurwa jebana. Zaczęli cheezować wszystkie bossy. Zaczęli nosić wielkie tarcze, dzidy i całą resztę. W tym momencie, jak... Nie wiem, no mi się wydaje, że w tym momencie tylko Radahn jest jakoś może za trudny. Z czego i tak da się go cheezować. Ludzie już go cheezują. Nie wiem, mi się nie wydaje, zwłaszcza, że... O Jezu. Zwłaszcza, że na przykład ja z Mesmerem nie miałem żadnego problemu. Z Renalą się trochę pomęczyłem, ale było przyjemnie. Kurwa, będę lego. Z Putresentem się pomęczyłem, było fajnie. Gra nie jest trudna. Bo większość ludzi nie rozumiała, kurwa, że trzeba zbierać te upgrade'y z Sekiro po prostu. Nie zbierali te Shadow Tree Fragments i był płacz. No. I ja, moi drodzy, do tego tematu jeszcze się odniosę w osobnym odcinku, gdzie pogadamy sobie o wyniszczającym wpływie casualizacji tego medium, bo to jeszcze jest inna, osobna kwestia, którą chciałbym poruszyć. Niezależna od tego, w jaki sposób gracie, bo jak dla mnie moglibyście grać nawet na super samonach, które one-shotują wam bossów i dalej sporo wynieść z gry. A nawet jeśli nie, to i tak finalnie jest to wasza sprawa, bo nikt tutaj tak naprawdę do niczego nie zmusza. Inaczej sprawa wygląda natomiast już w przypadku tego zjawiska, bo powszechna casualizacja jest już agresywną praktyką dotykającą nas wszystkich, która wpływa na doświadczenie każdego, nawet hardkorowców, którym jest to wpychane na siłę. Ruszymy więc nie tylko Elden Ringa, ale i również Helldivers, które się ostatnio zagrywam całym sobą, bo to jakieś się tam... Tu mówisz trudne, a Gino zrobił... No dokładnie, a Gino kurwa SL1 już pocisnął. Wyzwanie zakrawał jakiś absurd. A jak widziałem, zrobił tylko garnki. Razem. Dzięki za łapki oraz zachęcam do... Garnki są broken, kurwa, od build. Discordowy, a tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Nie, no ogólnie typ ma zdrowe podejście, tak? To nie jakiś, kurwa, jakbym się mógł przypierdolić, przyczepić do słówek, ale no... Jakiś tam głupot nie gada wielkich, tak? Mówię, żeby wszyscy, kurwa, przestali tak dupę spinać. I zdali sobie sprawę, że nie... Znaczy nie, no są zjeby na internetach, to nie oszukujmy się. Gino to świr, on już no hit... No tak, no. Tak to działa. Ale nie, no mówię, jakby... Zachęcajmy, kurwa, ludzi do grania w tę grę.
I tyle, tak naprawdę. To jest to, co ja chcę robić. Żeby ludzie grali w Soulsy. Bo ja nie będę miał kurwa kogo inwajdować. A jak nie będę miał kogo inwajdować, to będę płakał. Bo ja już wtedy koniec po prostu życia. Co ja będę robił przez 8 godzin wolnego po robocie? Tak się nie da żyć. Ale dobra. O, to ta, co ułatwia grę, szmata jebana. Nie no, ale mówię. Koleś jakby podejście ma dobre, bo jest tak, on nie chce kurwa gówno burzy robić. Tam jakąś dyskusję podejmuje. I głównie raczej mu chodzi o to, żeby kurwa trochę zluzować portki, bo ludzie za mocno kurwa przeżywają to wszystko. Czemu ja gadam z Meliną? To jest tak jak mówię, no ja kurwa jakieś gajdy mówię, czy się wypowiadam. Prześmiewczo mówię, no to jak ty grałeś z Grid Shieldem i włócznią, to kurwa nie przeszedłeś gry, bo zcheezowałeś, tak? I jakiś typ, mówi typ, co gra pod face. Kurwa, no, ja grałem kurwa pod wszystko, nawet pod jego starą, no. I on mi mówi, że ja gówno wiem, bo ja kurwa pod face'a akurat grałem wtedy. Chuj, no mnie strzeli. Jak tak żyć, panie premierze? Jeżeli wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, ciasno i bezpiecznie i zobaczymy się następnym razem.